Słuchajcie, no udało się i udało się po raz kolejny. Tym razem nie tylko lektura, ale także motyw został przewidziany i to z tego co kojarzę już na ponad 50 dni przed maturką. W związku z tym te osoby, które były z nami na live'ach, te osoby, które były na live'ach przede wszystkim z panią Izą, czy w ogóle na Turbo Weekendzie, to ja myślę, że ta maturka to była dla was bułka z masłem. I dziś właśnie dosłownie, wiecie, transmisja już się odpaliła, już zegar odliczania działał, a my wertowaliśmy strony CKF w poszukiwaniu arkusza, więc to totalnie pierwsza transmisja, jaka w ogóle może pojawić się w internecie. Już za chwilę specjalnie dla was przerobimy ten arkusz. Weźcie pod uwagę to, że my też nie mamy godzin na to, żeby się z nim wcześniej zapoznać i go przeanalizować. Wszystko będzie operowane na żywym organizmie, więc weźcie na to poprawkę. No a przerabiać ten arkusz i prowadzić tą dzisiejszą lekcję dotyczącą omawiania matury będzie nasza wspaniała, niezawodna, niezastąpiona prorok pani Izabela z kanału Wiedza z Wami. Witamy bardzo gorąco. Dzień dobry. Pani Izo, jak to jest wiedzieć 2 miesiące wcześniej o tym, co będzie na maturze i mówić o tym uczniom? Ja przede wszystkim nie wiedziałam, że ja wiem. To jest takie trochę dziwne uczucie, że ma się jakąś moc, o której się nie jest świadomym w ogóle. Bo rok temu też się udało, prawda? Tak. To my może byśmy zrobili jakiegoś live'a z przewidywania wyników meczu i byśmy wtedy jakoś dobrze obstawili, albo totolotka. Dobrze, więc popatrzę na ostatnie jakieś wyniki z tabeli i spróbuję coś zobaczyć. Zobaczę ja i może coś z tego wyjdzie, bo ja przyznaję się otwarcie, że nie interesuję się tą dziedziną. Wiadomo dlaczego. Jak dzisiaj robimy? Przechodzimy bezpośrednio do arkusza, a potem zostawiamy trochę czasu na pytania i odpowiedzi, czy zaczynamy taką luźną rozmową z czatem i zaraz przejdziemy do arkusza? Co pani proponuje? Ja bym może na początek zaproponowała takie przejście do arkusza, a potem pytanie i odpowiedzi. I też prosiłabym o takie zaznaczenie, że to są tylko moje propozycje, to znaczy nie ma pewności 100%, że tak będzie to również przez ekspertów uznane. Także potraktujmy to jako moje propozycje, które być może nie będą pokrywać się w całości w 100% z kluczem propozycji przez CKE. Jasne. Dobra, w takim razie przejdźmy bezpośrednio do rozwiązywania arkusza. Bo jak rozumiem, pewnie arkusz będzie udostępniany przeze mnie, gdzieś tutaj na drugim ekranie, a pani ma go przed sobą. Tak, mam wydrukowany, tak. Jestem przywiązana do tej tradycyjnej formy, chociaż młodzi ludzie mówią mi, żeby oszczędzać więcej drzew, więc może obiecam, że to ostatni raz. Dobra, ja w takim razie tutaj mam teraz delikatną zamotkę, ale mam nadzieję, że wszystko zaraz, kochani, do was wróci, bo muszę ustawić ekran w odpowiedni sposób. Dobra, to tutaj już mi działa. Dobra, i teraz na drugi ekran. Przepraszam, kochani, za zamotkę, ale musimy w ten sposób trochę poszaleć. Dobra, to ja tutaj wrzucam na drugi ekran już ten arkusz i możemy z nim lecieć. To chyba tak. To. Mamy pierwsze zadanie, przeczytać uważnie tekst. Wieczorka, serce czy rozum, emocje w argumentacji i perswazji. I to jest tekst bardzo łatwy, lekki i przyjemny, sugerujący po prostu, że człowiek, krótko mówiąc, przy podejmowaniu decyzji nie kieruje się rozsądkiem, a często myślą za niego emocje, prawda? I tutaj w pierwszym zadaniu należało tradycyjnie zaznaczyć tak lub nie. I czego dotyczył przeprowadzony eksperyment, mamy na to odpowiedź w tekście Krzysztofa Wieczorka, bo chodzi o eksperyment, w którym badano wpływ strachu na uległość. Jak badani reagowali na pozorne argumentowanie, też mamy informację taką, że tutaj osoba podchodziła i prosiła o jakieś datki. I przestraszone osoby chętniej jakby tutaj na te prośby reagowały mimo pozornych argumentów, co pozwala człowiekowi kontrolować emocje. Na to nie mamy odpowiedzi i dałabym tutaj odpowiedź na nie. Sformułuj wniosek dotyczący wpływu emocji na człowieka wynikający z eksperymentu opisanego w tekście Krzysztofa Wieczorka.
A więc wniosek tak naprawdę jest jeden, czyli osoby, u których wzbudzono emocje, mają tak naprawdę większą skłonność do uległości, czyli do podejmowania decyzji pod wpływem tychże emocji, niż osoby, które nie są, że tak powiem, przerażone czy rozemocjonowane. Innymi słowy, emocje mają wpływ na nasze decyzje, odbierają nam rozsądek. Na podstawie tekstu Krzysztofa Wieczorka wyjaśni znaczenie wyrazów serce i głowa ujętych w cudzysłów. No i tutaj serce to tak naprawdę właśnie ta emocjonalna strona człowieka. Głowa to rozum, rozsądek, racjonalne myślenie. Zadanie czwarte. Uzupełnij poniższe zdania, zaznacz odpowiedź spośród podanych. I mamy tak. Według autora artykułu badania przywołane w tekście mogą stanowić potwierdzenie bądź zaprzeczenie poglądu Schopenhauera o wpływie racjonalności bądź uczuciowości na skuteczność przekonywania. No i oczywiście potwierdzenie i uczuciowości, dlatego że Schopenhauer mówił, iż wpływ na przeciwnika można mieć wtedy, kiedy się go rozzłości, a przestaje on prawidłowo rozumować. Jaka funkcja tekstu dominuje w ostatnim zdaniu? I przeczytam jeszcze raz to ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie brzmi: jeśli więc nie chcemy popełniać błędów, w tym dawać się nabierać różnym naciągaczom, lepiej nie podejmujmy ważnych decyzji w stanie emocjonalnego rozchwiania. I to jest oczywiście funkcja impresywna, dlatego że autor tekstu namawia nas do tego, czego nie robić, prawda? Żeby uniknąć później jakiegoś rozczarowania odnośnie konsekwencji własnych decyzji. No i streszczenie tekstu Krzysztofa Wieczorka, myślę, że byłoby bardzo łatwe. Głównym tematem tekstu jest wpływ emocji na podejmowane przez nas decyzje. Autor sugeruje, że chociaż ludzie chcieliby podejmować decyzje na podstawie swoich rozsądnych przemyśleń, to okazuje się, że bardzo często ogromny na to wpływ mają nasze emocje. W tym celu posługuje się przykładem eksperymentu. No i oczywiście na koniec dochodzi do takiego wniosku, że emocje w silnym wzburzeniu, czyli emocje wzbudzone w nas mogą mieć wpływ na nasze decyzje o wiele bardziej niż sobie tego życzymy i powinniśmy unikać podejmowania takich decyzji bardzo ważnych pod wpływem uczuć, emocji czy w stanie silnego wzburzenia, bo może to mieć negatywne konsekwencje. Czyli moim zdaniem tekst bardzo, bardzo fajny, szczerze mówiąc. Jeden z prostszych, jakie w ogóle widziałam na maturze. Także byłam tutaj zaskoczona w sensie pozytywnym. Spodziewałam się jakiegoś takiego tekstu a la, nie wiem, sztuka przekonywania Tadeusza Pszczołowskiego sprzed kilku lat, a tutaj coś takiego właśnie dobrego. I następny tekst to był Grzegorz Jankowicz, Życie na poczytaniu. To jest oczywiście taka gra słowna, nawiązująca do znanego już określenia życie na poczekaniu. No i to jest oczywiście zachęta do czytania lektur. Mówi o tym bowiem autor, że takie życie jest o wiele ciekawsze i można powiedzieć, że dzięki temu jesteśmy bardziej skłonni do refleksji, poruszamy się w rzeczywistości w sposób bogatszy, no i oczywiście budzi się w nas potrzeba rozmowy. Literatura więc nas po prostu ubogaca, sprawia, że nasze życie jest o wiele lepsze. Ma wręcz, jak to tutaj pisze Grzegorz Jankowicz, zbawienny wpływ na nasze życie i sprawczą moc. No i oczywiście pod warunkiem, rzecz jasna, że trzeba się odwoływać do przykładów. I tutaj pytanie, na które pytanie zawarta odpowiedź w drugim akapicie tekstu Grzegorza Jankowicza? Ja bym tutaj wybrała odpowiedź D, czy literatura skłania człowieka do refleksji. Dlaczego? Dlatego, że w drugim akapicie tekstu jest mowa o tym, iż co się dzieje z człowiekiem także po czytaniu, prawda? Wyobrażamy sobie świat, do którego zostaliśmy zaproszeni. Przy tym cały czas poruszamy się w naszej rzeczywistości, która wygląda już jednak nieco inaczej. Zaszła bowiem zmiana najpierw w nas dzięki literaturze, a potem w świecie za naszą sprawą. Dobrze, na podstawie trzeciego akapitu tekstu podaj dwa argumenty. Przypominam, że argument to musi mieć uzasadnienie potwierdzające przekonanie o wartości czytania literatury. I tutaj w trzecim akapicie mamy takie informacje. Budzi się w nas potrzeba rozmowy. Czytanie powoduje, że chcemy rozmawiać. Dobrze.
fundamentem świata jest literatura. Dzięki literaturze niemal wszystko jest prawdziwe, bardziej prawdopodobne. I tak naprawdę, jakie ja bym tutaj podała argumenty? Po pierwsze, że literatura powoduje, czy czytanie w ogóle powoduje, że jesteśmy bardziej gotowi do tej rozmowy właśnie. No i też literatura jest bardzo istotna, ponieważ no, po prostu budzi w nas refleksję odnośnie do otaczającej nas rzeczywistości. I bardziej ją przeżywamy, jesteśmy bardziej skłonni do tego, jak tutaj jest napisane, że w literaturze niemal wszystko jest prawdziwsze. Dzięki literaturze wszystko jest prawdziwsze, czyli że o wiele bardziej wrażliwsi jesteśmy na rzeczywistość, bardziej ją odbieramy. Na podstawie tekstu Grzegorza Jankowicza podaj dwie cechy życia na poczekaniu. No i oczywiście tutaj tak naprawdę jakie cechy bym podała. Po pierwsze, jest to życie, w którym jakby bardziej jesteśmy świadomi tego, co nas otacza, nie żyjemy w takim ciągłym pędzie. I druga cecha tego życia na poczytaniu to również uwrażliwienie na świat oraz na, powiedzmy, no nie wiem, taką skłonność człowieka do rozmowy. Ja tak myślę na szybko, oczywiście to ładnie zapiszę później. Może po prostu jest dzięki temu to nasze życie jest pełniejsze, bardziej komunikatywne. Przeczytaj poniższy fragment utworu literackiego. To jest oczywiście fragment z Lalki Bolesława Prusa. Jest to moment, w którym Wokulski czyta Mickiewicza. I mamy takie pytanie, czy Wokulski prowadził życie na poczytaniu? W uzasadnieniu odwołaj się do podanego fragmentu całej lektury, z której pochodzi fragment, oraz do artykułu Grzegorza Jankowicza. I ja się domyślam, ale ja się tylko domyślam, że to będzie, proszę Państwa, odpowiedź skomponowana w taki sposób, że można było napisać i tak, i nie, bo najważniejsze będzie tak naprawdę uzasadnienie. I jeżeli mam rację, to oczywiście mogłabym napisać, że Wokulski prowadził życie na poczytaniu, odwołując się do całości lektury. Wokulskiego ukształtowały lektury romantyczne. Również jest... Mam tutaj ciekawostkę, tak? Którą wyłapali maturzyści, ponieważ tutaj mamy dwie cechy życia na poczekaniu, zadanie dziewiąte w tekście. A, no właśnie. A ja na poczytaniu przeczytam. A tutaj jest, czy Wokulski prowadził życie na poczytaniu? Na poczytaniu czy na poczekaniu? Są dwie różne wersje. Właśnie, przepraszam, to ja się pomyliłam. W zadaniu dziewiątym jest życie na poczekaniu. Więc tak naprawdę w zadaniu dziewiątym powinno być życie na poczytaniu. No więc ono jest pewnie bardzo... Chodziło o to, że trzeba napisać, iż ono jest ponad miarę śpieszne, a po drugie, że niczego w nim nie widzimy, czyli tak naprawdę nie jesteśmy w stanie się rozgościć w świecie, a w przypadku tutaj tego drugiego mamy życie na poczytaniu, czyli chodzi o tą pierwszą wersję, a więc czytanie lektur. Czyli to życie bogatsze, tak? I teraz jeszcze raz wracam do tego, że gdybym napisała tak, że rzeczywiście prowadził życie na poczytaniu, to odwołałabym się do tego, że wychował się na lekturach romantycznych, to raz, a dwa, że była mowa o tym, iż w momencie, kiedy Izabela go zdradziła, on się bardzo często jakby odnajdywał przy czytaniu lektury bodajże Tysiąca i Jednej Nocy. I dzięki temu jakby odrywał swoje myśli od tego, co go otacza. Tak jak pisze ten Jankowicz, czyli że dzięki temu nasze życie jest pełniejsze, bogatsze, pozwala nam zauważyć rzeczywistość dookoła w taki sposób nieco bardziej refleksyjny. Natomiast gdybym napisała, że nie prowadził życia na poczytaniu, to napisałabym, że w gruncie rzeczy Wokulski do lektur odwoływał się, odnosił się do tych swoich lektur w momencie, kiedy był bardzo przygnębiony, w momencie, kiedy odczuwał taką potrzebę też samotności. I w gruncie rzeczy nie można powiedzieć, że to skłaniało go do częstej rozmowy, czy do jakiegoś pogłębienia refleksji o świecie. No tutaj, tak jak mówię, wydaje mi się, że tutaj mogą być możliwe dwie odpowiedzi, liczy się uzasadnienie.
I spośród podanych określeń od A do E wybierz i zaznacz te, które charakteryzują język tekstu Grzegorza Jankowicza. I mamy podane liczne terminy naukowe, posługiwanie się cytatami, słownictwo wartościujące, nagromadzenie neologizmów, używanie zdań złożonych. I teraz moja rada jest taka, żeby za każdym razem Państwo patrzyli do tekstu, więc jeżeli chodzi o terminologię naukową, to ja tutaj takowej nie widzę. Jeżeli chodzi o posługiwanie się cytatami, to też tutaj takiego nie widzę. Słownictwo wartościujące. Wydaje mi się, że tak. Wszystko jest na przykład prawdziwsze, coś jest obojętne, wyjątkowe, czyli zaznaczam tutaj słownictwo wartościujące. Nagromadzenie neologizmów, nie używanie zdań złożonych. To bym zaznaczyła, bo tutaj zdania złożone oczywiście, że są. Czyli te dwa bym zaznaczyła, a więc C i E. I mamy oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń odnoszących się do tekstu Jankowicza. Sformułowania powtórzą i wtedy zwiększają spójność tekstu, to prawda. Sformułowania ujęte w nawias wprowadzają nowy wątek rozważań. Nie. Równoważniki zdań, ale daremnie, bez powodzenia dynamizują tekst. Zaznaczyłabym, że to prawda. No i to już koniec części testowej. Przechodzimy do części dotyczącej pisania wypracowań. I to tak na gorąco, moja pierwsza refleksja była taka trochę też i smutna. Dlatego, że uznałam, znaczy ja spodziewałam się, że po tej maturze, że będą jakieś takie... Znaczy ciekawsze tematy będą, no. Tak może powiem. I teraz tak, czym dla człowieka może być tradycja? Rozważ problem, uzasadnij swoje zdanie. No i oczywiście mamy tutaj ten fragment dotyczący uczty, jak kto siadał, wskazanie wszystkim miejsca, usadzanie gości. Dobrze, tutaj poczęstowanie gości. Potem mamy... tutaj oczywiście jest ten opis zastawy stołowej, która ma takie postaci jakieś w tych swoich rysunkach. I na koniec taki właśnie fragment dotyczący tego, że pewna część tejże tradycji, zwyczajów, że one już odchodzą do lamusa. I teraz tak, ja sobie zapisałam tutaj takie spostrzeżenie. Czym może być dla człowieka tradycja? Że tradycja dla człowieka może być jedną z najważniejszych wartości, która wpływa na jego teraźniejszość i jego przyszłość. Jest to nieodłączny element kultury, do której człowiek, czy też no, do której my przynależymy, który również ma związek z naszym poczuciem tożsamości narodowej, takim poczuciem przynależności do jakiejś wspólnoty. No i oczywiście tutaj należało odnieść się do tego fragmentu, wskazać na te elementy, które dotyczą tradycji, a więc usadzanie gości, powitanie gości. Na przykład macie tutaj Tadeusz i Zofia do stołu nie siedli. Zajęci częstowaniem włościan, chodząc jedli. Potem oczywiście jest ta mowa o tym serwisie, który jest także pamiątką. Dobrze, no to jest zeszycie, też bogaty serwis. I jaki tutaj argument bym, moi drodzy, podała w tym wypadku? No rzeczywiście chciałabym zauważyć, że w Panu Tadeuszu jakby bardzo dużo uwagi, jeżeli nie najwięcej, poświęca się tej tradycji wspólnego ucztowania. Bierze się to stąd, że według Mickiewicza najprawdopodobniej to jest ta tradycja, która najbardziej ludzi łączy. I może od tego bym tutaj wyszła. A jeżeli miałabym podać inne przykłady z Pana Tadeusza, oprócz tego siadania do stołu, biesiady, jedzenia, to na przykład mogłabym podać takie tradycje jak wspólny taniec poloneza, grzybobranie i to wchodzenie właśnie na spacer, czy też to grzybobranie w określonej kolejności, ale także tradycja, o której mówi Gerwazy, czyli danie czarnej polewki, albo chociażby zajazd na Soplicu, który był elementem szlacheckiej tradycji, chociaż niekoniecznie chlubnym, jeśli możemy to tak powiedzieć. W przypadku natomiast innego doboru lektur dotyczących tradycji, to tutaj na pewno mamy liczne tradycje w chłopach.
Zauważcie na przykład samą w ogóle tradycję zaręczyn, czy późniejszego przeprowadzania się panny młodej do domu pana młodego. Mamy też mowę o tradycji takiego biesiadowania, o tradycji spożywania określonych posiłków o określonej porze, wręcz zhiperbolizowaną i nieco, tak powiedziałabym, przedstawioną prześmiewczo przez Żeromskiego w Przedwiośniu. No tutaj tych tradycji troszeczkę byśmy na pewno znaleźli. A co do tematu drugiego, z nocy i dni Marii Dąbrowskiej. Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia? I tu bym napisała, że wtedy, kiedy jest to relacja dojrzała, oparta na szacunku, podziwie i akceptowaniu swojej odmienności, takim poszanowaniu dla inności. I tutaj bardzo wyraźnie jest mowa o tym, że Bogumił i Barbara są taką parą, która jest ze sobą jednak szczęśliwa. Wprawdzie Barbara nie wyszła za mąż z miłości, tak? Czyli ona nie kochała tego swojego Bogumiła, ale zobaczcie, że wspólne przebywanie razem spowodowało, że oni się bardzo szanują. Bogumił zresztą dzieli się z Barbarą wszystkimi swoimi przemyśleniami, swoimi troskami. Ona również z takim szacunkiem słucha tego, co on ma jej do powiedzenia. Chętnie się uczy tych informacji dotyczących tego, co jest jego pasją, no bo praca na ziemi, na roli jest przecież pasją Bogumiła. On się tym fascynuje. I w gruncie rzeczy cała ta relacja może nie jest oparta na jakimś szale namiętności, ale jest to życie szczęśliwe, proste, ponieważ oni akceptują siebie takimi, jakimi są. Bogumiłowi na przykład zupełnie nie przeszkadza to, że ona nie jest taką tradycyjną gospodynią, nie posiada tych wszystkich cech, tak zwanych kobiecych umiejętności. On po prostu jest szczęśliwy, że ona jest, że go słucha, akceptuje, podziwia jego wiedzę i umiejętności. Chociaż bardzo się od siebie różnią, to jednak są ze sobą w wielkiej przyjaźni. I tutaj kogo ja bym jeszcze podała? No, dla mnie taką parą, która rzeczywiście dawała sobie szczęście poprzez samą swoją obecność, chociaż w gruncie rzeczy liczne okoliczności losu sprawiały, że było im trudno być razem, ale do tego dążyli za wszelką cenę, to jest Mistrz i Małgorzata. Bardzo chciałabym też wskazać na szczęście, które wypływało z takiej już dojrzałej relacji, z tego, że pasowali do siebie pod względem charakteru, upodobań, wspólnych planów, nie wiem, no, rodzina, gospodarstwo, ciężka praca, to Zbyszko i Jagienka z Krzyżaków Sienkiewicza. Ja też sobie wypisałam z Sienkiewicza, z Quo Vadis, Eunice, przepraszam, Petroniusza. Też tutaj mamy dużo takiego szacunku, zrozumienia, podziwu, akceptacji dla odmienności obydwojga tych ludzi. No i oczywiście wypisałam sobie, nie wszyscy może znają tę książkę, Upiór opery Gastona Leroy. Tam jest bohaterem Eryk, to jest genialny kompozytor i architekt opery, który na skutek nieszczęśliwego wypadku, okropnie uszpecony, mieszka w podziemiach tejże opery i zakochuje się w młodej śpiewaczce Christine. Oczywiście początek tej znajomości nie jest najszczęśliwszy, bo on ją porywa, ale w gruncie rzeczy jest dla niej wielkim nauczycielem, wielkim mentorem i chociaż ona jest zupełnie w kim innym zakochana, to jednak warto zwrócić uwagę na tę relację. To nie jest może jakaś miłość romantyczna, chociaż może dla Eryka tak, ale na to, że Christina go zaakceptowała i nie przerażał jej jego wygląd, potrafiła go szanować, uczyła się od niego i on także okazywał jej bardzo dużo takiego, powiedziałabym, takiej atencji, zainteresowania, chciał jej przekazać swoją wiedzę i dawało mu to szczęście, mimo całego jego tragicznego położenia. No i no, mamy ostatni temat, najkrótsza definicja życia. Tak? Muszę tylko wtrącić, bo tutaj czat nam dosyć mocno płonie i też dostawaliśmy masę pytań wcześniej. Internety płoną, tak. Mamy pomysł i problem, ale są takie, które występują często i mam mhm. dwa. Pierwsze, czy w tym drugim temacie odwołanie się do Zosi i Tadeusza jest dobrym pomysłem? Tak. Dobra. I drugi, to już bardziej ryzykowny, odwołanie się do Wokulskiego i Izabeli. A czemu to ma być ryzykowne? To jest ryzykowne, ale jeżeli ktoś... Ale czemu? Zrobił,
i obronił w jakiś sposób. Nie, ja nie rozumiem, czemu to ma być ryzykowne, bo to jest tylko przykład. Mi chodzi tutaj o argument, czemu miałoby to być ryzykowne, jeżeli jest na przykład napisane w argumencie, że prawdziwa, dojrzała relacja, która daje szczęście, to jest relacja, która jest obustronna. A tymczasem Wokulskiemu wydawało się, że jest szczęśliwy, ale była to relacja jednostronna, która doprowadziła do tragedii. I jest to raczej przykład pokazujący taką refleksję, że komuś może się wydawać, że jakiś związek da mu szczęście, ale jest w błędzie. To czemu miałoby to być zły przykład? Bo tutaj raczej mówimy o tym, że uczniowie wskazali tą relację jako dobrą i dającą szczęście. Komu? Mimo przeciwności, jakie spotkał na swojej drodze Wokulski. Znaczy, on był szczęśliwy, ja bym to obroniła, dlatego że jest, jest taki fragment, w którym Ignacy Rzecki mu tam, prawda, robi wyrzuty, że on wszystko dla tego poświęca, a to nie jest kobieta tego warta. A Wokulski mówi, że on tego chce, że jemu to daje szczęście. I że on będzie to robił, chociaż jest świadom tego wszystkiego, że po prostu jest to no, trudne i ta kobieta nie reaguje tak, jakby sobie wszyscy tego życzyli, prawda? Jest taki fragment. W przypadku, gdy ktoś, bo tu mówimy o relacji międzyludzkiej, a pojawiały się przykłady, w którym był mały książę i róża na przykład, albo jakieś inne relacje i miłość powiedzmy, ale nie wiem, w bajkach Szrek i Fiona ktoś próbował, nie wiem, albo coś, co właśnie nie było między ludźmi, tylko pomiędzy jakimiś fikcjami. No to jest moim zdaniem o tyle do obronienia, jeśli się napisze, że tego rodzaju historie, jak na przykład Mały Książę, to są parabole relacji międzyludzkich. Jeśli natomiast potraktujemy to dosłownie, no to będzie moim zdaniem coś w rodzaju błędu rzeczowego. Tylko że tak jak mówię, to jest, moi drodzy, to jest tak naprawdę sprawa bardzo płynna. Tutaj nie ma jakiejś takiej ścisłej kategorii, że każdy egzaminator potraktuje to w jednakowy sposób. Ja mogę powiedzieć, co ja bym zrobiła. Jeżeli dla mnie ktoś nie rozumie, że chodzi o człowieka albo o parabolę relacji międzyludzkiej i daje na przykład jakiś przedmiot, zwierzę czy powiedzmy coś innego, no to to jest błąd rzeczowy. Nie rozumie się tematu. Chyba że się oczywiście zasugeruje, że to jest parabola relacji człowieka i człowieka. Dobra, super, dziękuję bardzo. Kochani, widzę wasze komentarze. Kamizelka pewnie dobry przykład. Tak, kamizelka, Romeo, tak. Ja też pewnie dobry przykład. Więc tutaj nie tak, Romeo, Julia, tak, chociaż źle skończyli, no ale okej. Okay. Tak. No, ale tutaj jakby nie przeczytamy wszystkich komentarzy, do sekcji i pytań jeszcze dojdziemy na koniec. Teraz lecimy dalej z tym trzecim tematem. Dobrze. I najkrótsza definicja życia Józefa Barana. To jest bardzo interesujący, nagradzany poeta, który głównie koncentruje się, o poeta współczesny, który koncentruje się wokół takich refleksji na temat człowieka, życia, bytu. I bardzo mi się ten wiersz podobał, bo zobaczcie, że tutaj jako taką tezę interpretacyjną podałabym w gruncie rzeczy, oczywiście to może być jedna z kilku tez, taką ciągłą opozycję rządzącą życiem ludzkim, czyli opozycję między umysłem a ciałem. W pierwszej części, prawda, mamy coś, a serce pukaniem do serc, nogi codzienną grzątaniną, wokół mrowia spraw głowę, głowieniem się nad byle czym, byle jak, byle nie zauważyć pochłaniających nas ruchomych piasków czasu. A gdy już da się nie zauważyć, byle do końca nadzieje idź oczy stróżką światła prześwitującą przez szczelinę w drzwiach tajemnicy. I teraz zobaczcie, może źle się wyraziłam. W gruncie rzeczy najkrótsza definicja życia to jest też taki wiersz, w którym mamy do czynienia z często pojawiającym się już tematem podczas matur, podczas interpretacji utworu poetyckiego, czyli tego przemijania i śmiertelności człowieka. Głowa, głowienie się, byle czym, byle jak, byle nie zauważyć. A więc próba takiego nastawienia naszego umysłu do życia, próba oszukania czasu, że no cóż, czas mija, serce pukaniem do serc zająć, nogi codzienną krzątaniną wokół mrowia spraw. I zwracam tutaj waszą uwagę na taki neologizm, nadzieić oczy stróżką światła. Nadzieić od nadziei, czyli dać sobie jeszcze jakiś takie pozwolenie na złudzenia, że to wszystko jeszcze trwa, że to wszystko jeszcze ma jakieś szanse wytłumaczenia, jakiejś racjonalności.
do momentu przejścia przez szczelinę w drzwiach tajemnicy. No te drzwi tajemnicy to oczywiście rozumiem jako po prostu ten moment śmierci, w którym człowiek przekracza ten próg tajemnicy, w którym dowiaduje się, co się stanie z jego duszą, co się z nim stanie, z jego jestestwem. Bo tego nie znamy. Wiersz jest krótki. I chciałabym, żebyście tutaj zwrócili na to uwagę, że ta krótkość tego wiersza, to, że niektóre wersy mają po jednym słowie, też ma tutaj znaczenie. To znaczy, jeżeli życie jest, ma być najkrótsza tutaj definicja i życie samo w sobie jest bardzo krótkie, to chyba nie ma sensu się rozpisywać i trzeba po prostu dać takie wrażenie dynamizmu. Stąd właśnie te pojedyncze wersy, równoważniki zdań, wspomnienie czasu i takie wrażenie bardzo dużej prędkości przemijania tego życia. No, nie wiem, dobrze, ja sobie tak naprawdę tę tezę rozpiszę, wszystko później pokażę, ale takie są moje pierwsze refleksje. No i tak jak powiedziałam, to jest temat przemijania, upływu czasu bardzo często pojawia się podczas interpretacji wiersza, stąd też myślę, że moglibyście się odwołać do kontekstu właśnie tego, tej próby oszukania życia, oszukania czasu, że jeszcze ze wszystkim zdążymy, jeszcze mamy szansę spełnić nasze marzenia. Serce puka do serc, czyli jeszcze kogoś poznać, jeszcze coś zmienić, jeszcze wiele spraw zrealizować i staramy się nie zauważyć ruchomych piasków czasu, czyli tego, że wciąż po prostu krok po kroku zmierzamy do tej śmierci, do tego końca. Ja na razie tyle. Oczywiście to wszystko uzupełnię i prześlę ten plik. Muszę sobie na spokojnie siąść i to wszystko ładnie zapisać. A jak tam z pytaniami? Pytań na czacie mamy całe mnóstwo. Ja tu postaram się za sekundę jakieś powybierać. Z tego, co tutaj, czy do pierwszego, tylko to mi tak przelatuje ten czas. No trzeba ich poprosić, żeby trochę przystopowali. Tak, muszę sobie to jakoś ogarnąć. No my wczoraj mieliśmy ten sam problem, mieliśmy w ciągu bardzo krótkiego czasu kilkadziesiąt tysięcy wejść i serwer strony po prostu przestał działać. Wiemy, jak to jest, w szczególności po live'ach. Tak. Tym bardziej, że kochani, mamy też dla Was coś ciekawego na zakończenie, na matematykę na jutro, więc warto jeszcze z nami przez chwilę zostać. Pytanie, Boże Ciało z Netflixa, czy można się odwołać? Pewnie można. Ale w czym? W tradycji czy w relacjach? Właśnie już ktoś je napisał, chyba aha, w pierwszym temacie. No ja oglądałam ten film, ale o jakiej tradycji tutaj ta osoba chce pisać, bo nie bardzo wiem. Tam tak naprawdę fabuła filmu skupia się na czym innym. Czy w drugim temacie można dać relację rodzicielską albo przyjacielską? Tak, oczywiście to nie jest, tutaj nie jest w temacie wskazane, że to ma być miłość dwojga ludzi, w sensie pary jakiejś romantycznej. Tutaj może być nawet miłość, no taka właśnie inna, tak? Pytania. Sekund, tak mi przylatuje ten czat. Tam ktoś się odwoływał. Sekunda. No nie jestem w stanie przeczytać jednego komentarza, bo ciąś w czat dopiero co 10 sekund. Jak napisamy w drugim temacie, że relacje z pewnością dają szczęście, a nie. Kiedy dają no już mi uciekł. No nie. No to będzie w kategorii A, będzie niezrozumienie tematu, będzie mniej punktów. Dobra. Będę sobie to przekopiowywał w notatnik, żeby mi nie uciekało. No bo ja może tutaj dopowiem, że bardzo często, ja już mówiłam, na tym polega niebezpieczeństwo myślenia motywami. Kiedy po prostu mamy jakiś motyw, na przykład motyw szczęśliwego związku, czy motyw relacji i nie zauważamy jakby tej pozostałości tematu. I ludzie często piszą to, co wiedzą o danym motywie, natomiast nie zauważają, czy odpowiadają na polecenie z tematu pracy. I wtedy jest trochę problemów, bo w tej kategorii A zaniża się punktację, o ile w ogóle praca jest na temat, bo jeżeli jest nie na temat, no to już trochę gorzej.
Czy Werther może być w drugim temacie? Padło pytanie na szybko. Zależy, co było napisane. Jeżeli było napisane, że to jest, że relacja z Lottą dawała mu szczęście poprzez wspólnotę dusz, jeśli tak mogę to powiedzieć, zainteresowań, taki odbiór tej całej relacji jako znalezienie swojej drugiej połowy, to tak. Oczywiście, natomiast na pewno nie chciałabym, żeby ktoś mi napisał po prostu, że dodawało mu szczęście to, że się w końcu zastrzelił, no bo nie. W drugim temacie, relacja Wiedźmina, Geralt z Yennefer. A on był szczęśliwy z Yennefer? Tak, tego dla mnie o wiele więcej to on miał z Ciri wspólnego. No, bardzo się o nią troszczył. Ktoś mówi o książce i o serialu i jak to bardzo się różni fabułą. Bo nie... Ale opiekował się Ciri w książce i w serialu. Tak, to dla mnie ta relacja ma o wiele większe podstawy szczęścia, ponieważ Geralt nie mógł zaznać spokoju, jeśli nie był pewny, że Ciri jest zadowolona, szczęśliwa, nic się jej nie dzieje. I to było jak spełnienie marzeń, bo to było jego jakby takie przybrane dziecko. I to było dla niego ważniejsze, a Yennefer. No, z Yennefer to bywało różnie, sami wiecie. Pewnie był przy niej szczęśliwy, ale z drugiej strony to taka była relacja przerywana, dramatyczna, różna. No. Zależy, co się napisało. Ktoś pyta, czy fragment w pierwszym temacie był o zaręczynach Zosi z Tadeuszem. A to nie były jedyne zaręczyny Zosi. To znaczy tak, tam jest dużo takich w nawiasie wielokropków. Tak, i... No tak, tak. Mhm. Dobra. Czy jak pomyliłem Stanisława ze Sławomirem, to kardynał? Nie, Rzeczowy. Ale co, że Stanisław kto? Wokulski czy Sławomir? Nie mam pojęcia, tylko jest takie pytanie, jak pomyliłem. Bo jak Mrożek znowu i Mrożek nazywa się Stanisław, to już po prostu was chyba zjem. Najczęstszy błąd, jaki spotykam. A propos, czy tango do pierwszego tematu pasowało? Tradycja jako ograniczanie swobód. Ograniczanie swobód? To znaczy, Artur się domaga powrotu do tradycji, bo dla niego to jest przywrócenie ładu i harmonii. Chyba, że mówimy tutaj o tatusiu i mamusi Artura, czyli o Stomilach, którzy sprzeciwili się tradycji, bo to ich ograniczało. Ale w takim razie, jak napisana została teza do tego tematu, bo czy tutaj w fragmencie do pana Tadeusza jest mowa o ograniczaniu swobód, to już nie powiem tego. Pytacie często o tego małego księcia i o lisa i o różę, więc tutaj no, w momencie, w którym zauważyliście, że to jest jakby parabola postać dla człowieka, no to tak, ale jak nie, no to może być to różnie pewnie traktowane. Ja w ogóle zastanawiam się, czemu kochani na litość boską powołujecie się na lektury takie no, z podstawówki obecnej. Czy jak napisałem, że ksiądz kurczę, mi uciekła, to było dobre, ale już sobie, a nie chcę przekręcić. A co ksiądz Robak zrobił? Ksiądz Robak uratował pana Tadeusza. No. A zamiast hrabi chyba, nie wiem, czy tak brzmiał ten komentarz. Bo nie, to nie będzie kardynalny, nie. Okej. Okay. Czy jeżeli napisałem rozprawkę na mniej niż słów, niż powinienem, to coś się stało? Tak. Dużo się chyba stało. Bardzo dużo się stało, można nie zdać matury, tak. To znaczy w sytuacji, kiedy ta liczba słów jest mniejsza niż 250, liczy się tylko trzy pierwsze kryteria ABC. Tam faktycznie w tych trzech pierwszych kryteriach będzie mowa, no powiedzmy, o 11 punktach, tak? Jeżeli to poszło nie najlepiej. Powiedzmy, może mniej, może więcej. Ale wątpię, żeby tam było 6 i 18, bo na pewno nie. To raczej o 11 mówimy tutaj punktach. Jeżeli na przykład nie będzie tych 10 punktów z testu, to niestety, ale będzie niezdana matura. Tutaj ktoś pyta, czy jak napisał, że książka kończy się weselem, a nie zaręczynami, to czy będzie problem duży? No kardynalny nie. To się często nam zdarzało. Nie wiem, skąd się biorą pewne określenia. Ja w ogóle jestem bardzo ciekawa, jeżeli ktoś prowadził takie badania polonistyczno-socjologiczne,
Skąd wam czasami biorą się pewne rzeczy, do których tak jesteście przyzwyczajeni i niezależnie od tego, z jakiego jesteście miasta i szkoły, robicie te same błędy? Też jestem ciekawa. Takim przykładem jest wyraz okupacja zamiast zabory, podczas kiedy po moim pokoleniu to się w głowie nie mieściło, żeby jedno z drugim pomylić. Przecież okupacja to jest zbrojne zajęcie przez wojsko obcego państwa w momencie wojny jakiegoś terytorium. To jest okupacja, a zabory, jak wiecie, zupełnie inaczej się odbyły, prawda? Tak samo tutaj, z tym, o co tutaj właśnie pytacie. Dobrze, sprawdzę, co tu jeszcze jest. Jest bardzo dużo, co mi przelatuje, ale też takie, na które odpowiadaliśmy bardzo wycięte. Każdy przykład jest bardzo skonkretyzowany i dotyczy się waszej rozprawki. Jednak gdy odpowiemy, że załóżmy w Małym Księciu może być Mały Książę i Róża, jeżeli Róża będzie alegorią, coś tam, a wy pytacie teraz, a w przypadku Shreka, a tego i to się... To znaczy, ja jestem załamana w ogóle tym Shrekiem, ja będę z wami szczera. Ja jestem załamana po prostu. No my też wam jakby trochę rekomendowaliśmy w czasie tych live'ów i w czasie Turbo Weekend. Ale ja tego nie rekomendowałam. Która nie do bajek. Dobra, ale... A gdy Maciej Min tutaj wjechał, samochody się ze sobą przyjaźniły, też były takie pytania, czy może być. Staram się to już tutaj pomijać, ale tu już mamy takie... Powiedzcie mi, kochani, jaki jest sens tych wszystkich lekcji, które robię ja, inni poloniści, Darek Martynowicz, Patrycja Grzybek, uczymy was o tych wszystkich lekturach, pokazujemy wam, że da się napisać wszystko w oparciu o gwiazdki. Jaki jest tego sens, jeżeli wypiszecie o Zygzaku McQueenie? Nie wiem, mam moment chwilowego załamania po prostu. Z drugiej strony lepiej tak, niż nic nie napisać, nie? Ale... Dobra, pamiętniki wampirów tu jeszcze się pojawiają. Ja nie znam tego serialu. No, więc... Titanic w drugim temacie, czy mógł być? Chodzi o Rose i o Jacka? Pewnie tak, nie mam... Tak, to byłby ciekawy przykład, bo przecież Jack był z takiego tak zwanego pospólstwa, dał tej dziewczynie to, czego jej całe życie brakowało, czyli takie poczucie swobody, zrozumienia, lojalności. No, po prostu ona potrzebowała się wyzbyć z takiego gorsetu sztywnych norm, no nie, i dzięki temu była z nim szczęśliwa, także jak najbardziej. Cóż pani, myślę, że będziemy powolutku zbliżać się do końca. Mamy dla was też jeszcze taką małą niespodziankę, którą przygotowaliśmy dla was na dziś i na jutro. To znaczy, o ile wcześniej typowaliśmy motywy i typowaliśmy lektury na język polski, tak pan Arek Lodek wytypował zadania, które pojawią się jutro z matematyki. Było to już na live'ach, typowaliśmy to na Turbo Weekendach, a dziś postanowiliśmy wspólnie z panią Arkiem przygotować dla was taki zbiór zadań, które warto sobie przerobić, jeśli chcecie powtórzyć matematykę. Jeśli ktoś nie chce, już malus, spoko. Jednak jak macie coś przerobić, to te kilka zadań, które wam właśnie teraz wrzucamy na czat, które tutaj gdzieś zaraz Monika chyba obiecała mi, że doda, wrzuci wam na czat, warto sobie wskoczyć na naszą stronkę, pobrać to zupełnie za darmo i te zadania rozwiązać, bo to prawdopodobnie jutro będą te rzeczy, które pojawią się na maturze. Pani Iza, dziękujemy bardzo, bardzo. Dziękuję. Bardzo. Ja za chwilę to uzupełnię i mam i wyślę. Tak, przede wszystkim bardzo dziękujemy za całe te przygotowania, te miesiące, te przewidywania, te live'y, te turbo weekendy. To była niesamowita przygoda dla nas. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Myślę, że ułatwiliśmy przygotowania do matury dziesiątkom tysięcy osób. Nawet dziś w czasie rozwiązywania było tu z nami w pewnym momencie około 15 tysięcy ludzi, więc mega, mega fajnie. Dziękuję też za odwagę, bo to jednak jest duże wyzwanie dla osoby tak rozpoznawalnej, tak szanowanej, złapać za arkusz i zacząć go omawiać w momencie... No tak, bo ryzyko popełnienia jakiegoś głupiego błędu wzrasta, chociażby tutaj z tym tam, powiedzmy, nieodpowiednim przeczytaniem czegoś, co tylko jest najlepszym dowodem na to, co mówię, że wszystko trzeba czytać uważnie i co najmniej dwa razy, a chciałam szybko. I jeszcze ja mam taki komunikat, bo pojawiają się takie do mnie dziwne pytania, że gdzieś w sieci pojawia się jakiś taki idiotyczna informacja fejkowa, że odwołanie się w drugim przykładzie do Wokulskiego i Izabeli jest błędem kardynalnym, że podobno poloniści to potwierdzili. Moi drodzy, to jest bzdura. W ogóle zacznijmy od tego, że w drugim temacie o wiele trudniej o błąd kardynalny, a jeżeli ta relacja Wokulskiego i Izabeli miałaby być dowodem na to, że tak jak
jak powiedziałam, on jednak jest szczęśliwy i to mu daje szczęście, chociaż ta relacja jest, powiedzielibyśmy dzisiaj, współcześnie toksyczna, to ja nie widzę powodu do jakiegokolwiek uważania tego za błąd. Także nie wierzcie w takie głupoty. On co roku ktoś produkuje taki idiotyzm i wszystkich straszy, więc nie, to jest nieprawda. I też pamiętajcie, że nie udostępniać takich głupot, bo jedna osoba gdzieś tam, ktoś, nie wiadomo kto coś powiedział i wszyscy teraz będą, wiecie, przestraszeni, że popełnili kardynała i będą się, wiecie, przejmować tym mocno. Nie zwracajcie na takie rzeczy uwagi, albo zanim udostępnicie, to naprawdę to mocno sprawdźcie i nie podajcie fake newsów dalej. Dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami.